Cześć. 10 kwietnia miałem możliwość przygotowania relacji z gali boksu zawodowego GIA Boxing Promotion. Nazywam się Paweł Żarnoch, jestem zawodnikiem grupy GIA Boxing Promotion. Boksuję w kategorii 66 kg, 66-700, dokładnie w półśredniej. Teraz właśnie straciłem swój drugi pojedynek. Werdykt jak werdykt, można zobaczyć. Wrażenia ogólnie, w walce czułem się bardzo dobrze i właśnie tak jak właśnie rozmawiamy, no nie rozumiem tego werdyktu, nie wiem, muszę jeszcze sam to chyba na spokojnie obejrzeć i zobaczyć, bo ale nie, tu nie ma żadnego, ale po prostu, nie wiem, nie rozumiem tego werdyktu, ale tak poza tym wszystko było dobrze. Mogłem zadawać więcej dołów, ale zawodnik był strasznie lotny na nogach, nie chciał się po prostu bić, unikał walki, nie chciał podjąć nawet na sekundę jakiegoś zwarcia czy coś i po prostu nie było szans na jakąś mocną wymianę, dlatego nie rozumiem w ogóle, nie rozumiem tych sędziów, że powiedzieli, że ja nie boksowałem, nie rozumiem tego. Witam wszystkich, nazywam się Aleksander Baryżewski. Moje największe osiągnięcia to jestem multimedalistą na Mistrzostwach Polski. Właśnie zdobyłem brąz na seniorach i zdobyłem na młodzieżowcach srebro i brąz też. No i ciężko mi powiedzieć, bo to też tak szybko przebiegło, tak? Na początku wiadomo, stres, bo to debiut zawodowy dzisiaj, pierwsza walka, także lekki stres też wszedł, ale chciałem rozkręcić się, zobaczyć jak przeciwnik właśnie reaguje na moje ruchy i po prostu chciałem zobaczyć w pierwszej połowie pierwszej rundy, jak on będzie się zachowywał, żeby po prostu nie lecieć na niego, nie bić niepotrzebnych ciosów. No i potem po prostu znaleźliśmy się w narożniku, wiedziałem, że ten prawy krzyżowy wejdzie, no i skończyłem. Nie no, bardziej pasuje mi boks zawodowy, tak? Też reszta osób, inni właśnie, tak jak widzieli mnie na walkach amatorskich, też każdy wspominał, że bardziej właśnie mój styl pasuje właśnie pod ten boks zawodowy, tak? Moje największe atuty, nie wiem, z tego co słyszę, to mi się wydaje, że na tą kategorię siła ciosu. Zanim pojawiły się walki boksu zawodowego, stoczono 3 pojedynki w boksie olimpijskim. W kwestii boksu olimpijskiego kluczowym problemem jest brak rozpoznawalności zawodników i zawodniczek. Ciekawym pomysłem byłoby stworzenie aplikacji czy strony internetowej na wzór Boxereka, przeznaczonego dla boksu olimpijskiego w Polsce. Elektroniczny zapis walk pozwoliłby na tworzenie klasyfikacji dla zawodników i zawodniczek. Pojawiłaby się też możliwość śledzenia karier, co znacznie ułatwiłoby w realizowaniu czy tam planowaniu kolejnych ciekawych pojedynków. Z takim systemem spotkałem się podczas wizyty w Anglii w Luton, dokładnie w klubie Strike 06. Zresztą pozdrawiam trenerów Filipa Żeberka i Pawła Adamczaka. Oni mogą nam więcej powiedzieć na temat tego systemu i modelu boksu olimpijskiego w Anglii. Angielski model trzeba przenieść do Polski i wtedy znacznie ułatwi nam pracę wszystkim trenerom i zawodnikom. A teraz zapraszam do oglądania relacji z gali GIA Boxing Promotion. Pozdro. Tak. Nie śpi. Dawaj. Nie czekaj chwilę już. Tak jest. Szybko myśli. Oficjalny werdykt z tego starcia. Ja idę Pawła rozgrzewać, dobra? Popraw sobie włosy. Mam na imię Jakub Słoniewski, mam 15 lat, trenuję boks od 3 lat. Wrażenia bardzo dobre, jestem zadowolony z siebie, przeciwnik też wymagający był. Myślę, że aspekty kondycyjne też są do poprawy przede wszystkim, bo w trzeciej rundzie ewidentnie jakby zabrakło trochę aktywności. Co Ci się najbardziej podoba i co Ci daje jako zawodnikowi uczestniczenie w takich wydarzeniach właśnie, galach zawodowych? Przede wszystkim obycie w imprezach na wyższym poziomie niż zazwyczaj to wygląda. No i przede wszystkim satysfakcję z tego, że mogę wystąpić na takim wydarzeniu. Słoniewski! Rekord Warszawa! Starożytka Czerwonek! Starożytku Niebieskim, reprezentant Akademii Walki, mentor Karibian!
Witam Was, nazywam się Mentor Garibian. Trenuję boks od 5 lat. I to była dzisiaj moja 32 walka. Dobry, Kirill Gobenko jestem, 16 lat. Mistrz Polski Młodzików 2019. A jak ta dzisiejsza walka? Przegrałem. Oczywiście to jest całkowicie moja wina. Trzeba teraz coś z tego wyciągnąć, tak? I więcej, żeby się to nie powtarzało oczywiście. Dzisiaj miałem okazję boksować z Kirillem Gobenko. Jest to bardzo dobry zawodnik. Boksowałem z nim. Dzisiaj była trzecia walka. W pierwszej walce ja wygrałem, w drugiej Kirill zwyciężył i myślę, że ta trzecia walka była decydująca i zwyciężyłem. Jakie elementy Ci dzisiaj wychodziły, a na czym trzeba popracować? Dzisiaj uważam, że dużo nie robiłem tego, co umiem i co powinienem był robić, więc po prostu ciężko mi oceniać, co trzeba popracować. Trzeba pracować nad psychologią i tyle. Myślę, że przede wszystkim trzeba kondycję poprawić, natomiast nadrobię ten element. Za mało było długich akcji bitych. Biłem przeważnie 2 ciosy i to było, albo 3, i to były ciosy, które wchodziły. Pierwsze 2 rundy myślę, że to były moje rundy. W trzeciej byłem, jak mi trener powiedział, spompowany już i Kirill wziął tą rundę. Witam, Sebastian Skrzycz, Akademia Walki. Dobra walka, ciężka walka, dosyć ciężka też do w jakiś sposób do wypunktowania, dlatego że była bardzo wyrównana ta walka i werdykt, uwierzam, że mógł iść jedną i w drugą stronę, sędziowie widzieli, może dzięki temu, że był bardziej celny mentor, że wygrał tą walkę, nie mi to oceniać, ja uważam, że walkę minimalnie na pewno mentor wygrał i jestem zadowolony. Dlatego, że walka była z dobrym zawodnikiem, utytułowanym zawodnikiem, toczona naprawdę w dobrym tempie, cały czas praktycznie w wymianie ciosów i walka bardzo szybka, tak? Bardzo szybka, dużo ciosów i tak dalej. Mentor wytrzymał tą walkę od pierwszej do ostatniej rundy. Trochę trzeba było poprawić, uważam, przede wszystkim pracę nóg, bo leciał trochę, nogi zostawiał, leciał rękami, ale uważam, że dobra walka i jestem zadowolony. Jestem Mateusz Dyniewicz, trenuję w Żoliborskiej Szkole Boksu. Moje główne osiągnięcie to jest Mistrzostwo Polski w boksie w 2020 roku i w karate też jakby karate równolegle trenuję i zdobyłem tam Mistrzostwo Polski i Mistrzostwo Europy. Dzisiejsza walka wygrałem, jestem bardzo zadowolony, że udało mi się wygrać, ale wiem, że stać mnie na więcej. Poprawił na pewno, że za dużo wpadam w pół dystans, a jestem bardzo wysoki jak na swoją wagę. Po prostu muszę więcej na dystans trzymać i więcej za kroków schodzenia z linii wagi. A co dzisiaj wychodziło? Za bardzo tak chciałem się bić, za mało boksowałem, za bardzo chciałem się bić. I co dla Ciebie znaczy udział w takiej dużej gali? Co zyskujesz dzięki temu? Bardzo fajnie mogę jakby poczuć to wszystko, taką medialność. No i na pewno fajne doświadczenie to jest, bo mało młodych chłopców ma taką szansę na takie wystąpienia i bardzo dziękuję. Witam wszystkich serdecznie. 2 chłopaków boksowało dzisiaj, 2 mistrza Polski. Trochę jest przerwy od tego boksowania o chłopaków, bo za mało teraz się dzieje w okręgu ogólnym w Polsce. Dlatego jest ciężko. Dobrze, że zaprosili nas na taką galę, żeby chociaż o chłopakach była trochę tej motywacji. No, Mateusz wygrał, ale też tak widać, że jest zardzewiały. Z kolei Kirill dobrze się pokazał, ale nie do końca jak może. Czyli może dużo lepiej boksować.